Siemaneczko, z tej strony Mister Domu 15, jak widzicie FIFA 16 Manager Manchester United i dzisiaj lecimy dalej. No czas wreszcie skończyć ten pierwszy sezon, może się uda w tym odcinku, może nie, nie wiem jeszcze dokładnie, muszę teraz kulturalnie usiąść w swoim fotelu, rozłożyć się i cisnąć dalej. 7 maja mamy i zaczynamy zabawę, jesteśmy dwie kolejki, dwa mecze do tyłu. I gdyż ponieważ wszyscy mają po 36 meczów, my 34, ale nawet no jakbyśmy wygrali te dwa mecze, to i tak byśmy byli wyżej niż Liverpool i wtedy no jesteśmy mistrzami BPL. Czy tak będzie? Okaże się już w tym meczu, bo nawet jeżeli ten mecz wygramy, to już będzie super. Sprawdzamy jakiś skład domyślny na ten mecz. Oczywiście z Waldim w składzie. Waldes to jest po prostu no mistrzostwo świata, ja mam go w Ultimate i jest debeściakiem. Tyle mogę powiedzieć. Lipajek i Konoplianka wracają, to najważniejsze. Szenderlin zostaje, Herrera zmienia, wchodzi się Schweinsteiger, który ostatnio w realnym meczu dał Manchesterowi remis, więc tylko się cieszyć. Darmianek. Tu gdzieś był nasz... Dobra, nie będzie Smalnik. A, właśnie. Tak, niech będzie. A Szał, no niech zostanie. I tu prawdopodobnie Mata. I Martial, jeżeli jest żywy, a nie Martial, dopiero co po kontuzji wrócił, więc tak trochę średnio. Ale spokojnie. Nie no, niech Rooney zostanie, trochę go wymęczymy. Ale niech Rooney staje w ataku. Widzicie, że Mata mu pomoże trochę. Oczywiście symulujemy mecz. Bo wiadomo, jak wiecie, wszystkie ligowe mecze symuluję. Gram tylko puchary, wybrane puchary. Ale puchary gram, bo wiadomo, w pucharach lekkie podwinięcie nogi kończy zabawę, więc nie chcę tracić przez głupotę komputera, bo to jednak komputer gra. A tu mamy Rooney'a bramkę, potem Matę mamy bramkę, no pięknie, na razie cudownie. Herrera wszedł za Schneiderlina. Schneiderlin, chyba tak się to powinno czytać. Pięknie, ale Norwich prawdopodobnie tak już na pewno przegra z Manchesterem 2-0 po bramkach Maty i Wayne Rooney'a. Cieszy mnie to ogromnie, bo już jesteśmy na fotelu lidera. Przydałoby się jakiś trening odpierdzielić. Rooney ładnie awansował, ale lecimy tutaj w Antusia. Dzisiejszy naprawdę damy, bo Antuan i tak nie zagra. To niech chociaż potrenuje. Więc dalej. Podania prosto wpadły. Może bym tak najpierw wybrał. Stałe fragmenty. Tu już mamy. Rzuty karne. Karne na dwa tempa niech będą. Niech się trochę nauczy chłopak. I jeszcze go wymęczymy. Strzelaniem, czy tu strzelanie już ćwiczył. Chyba obrona mu tylko została, no ślizgi przydadzą mu się, bo ślizgi są potrzebne zawsze. Czy w obronie, czy w ataku musi mieć dobre ślizgi. Zobaczymy, jak mu to wyszło. Słabo mu wyszło, bo strzały dystansów masakrycznie, podanie prostowane, tylko karne na dwa tempa, co mu wyszły nawet dobrze, ale reszta, no masakra, tyle mogę tylko powiedzieć. Załamałem się na Martialu. Po kontuzji słabo z jego wejściem w treningi. I co najpiękniejsze, Liverpool zremisował ostatni mecz i nawet to nie daje im, chociaż mają dwie kolejki przewagi nad Manchesterem, nie daje to im nawet nas wyprzedzenia, więc jestem silny, ale bardzo mnie to cieszy, że Manchester tak dobrze się wybił w tym sezonie. Co mamy tutaj dalej? Rooney. Odpocznie sobie Rooney. Ładnie strzela. Mata zostaje. Konoplanka, Depay zostają. Schweinsteiger
za Lingarda, Chandelion, za naszego kochanego. Albo jestem ślepy. Fellainiego. Byłem ślepy jednakże. I teraz D. Kleina. Tu, ale wymienimy się z Alabą. I środkowi obrońcy zostają ci sami. Bez żadnych problemów. Kolejny mecz ligowy z West Ham United. Zaczynamy bez problemu i liczymy na kolejny dobry mecz w wykonaniu Manchesteru. Rojo kontuzja i to już tak szybko. No i to poważna kontuzja Rojo, więc smuci mnie to ogromnie. Bo kontuzja jest chyba też Zumy i Rojo, więc dwóch obrońców mi spada. Jeszcze Schweinsteiger wchodzi za Lingarda, ale Deepa jeszcze lagola, bardzo mnie to cieszy i naprawdę pominąłem ten mecz, bo i tak czułem gdzieś w głębi duszy, że nic się ważnego nie stanie, nie stało się, 1-0 wygraliśmy i dwa mecze pod rząd teraz, które mnie dobijają. A 9 dni tylko Rojo, tu wszystko o Manchesterze. Manchester United zdobywa tytuł. Już samo przez się teraz pokazało nam cudownie. Fellaini rozradowany okazją gry w barwach klubu Manchester United. Wiadomo, Fellaini to jest mój taki czarny koń, którym zawsze lubię. Lubię go po prostu. Milan szkoda. Serio Milan szkoda. Chciałby zagrać. Bardzo dobra, no. Zawsze się przyda. Coś tam pyknie. Może. Kontuzja Rojo. Dobra, przybył nowy zawodnik. Ferreira, Mondrala. Nie, Ferreira, pewno nie dam ci tyle więcej, ile ty byś chciał. A Fellaini, bardzo mnie to cieszy, że ty też się cieszysz. Dobra, przewiniemy już do meczu z Aston Villą. Dobra. I teraz sprawdzamy. Tak już jesteśmy, więc ja bym sprawdził tego kochanego naszego Szkodę. Milan Szkoda, biedny, nawet nie ma fotki. Albo Mayang niech sobie odpocznie. Rooney niech zagra za matę z tyłu. Szkoda niech zagra, no zawsze ten jeden mecz w te czy we w te pomoże mu. Konopliana. Za Valencję, Young, za Depaya, wszyscy po kolei zmiany, Chandelion i teraz Rojo. Bardzo mnie smuci nasz Rojo, Zuma nadal w kontuzji i kurczaki. Wszystko co najgorsze jest to, że Jones grał, ale... Dobra, ten mecz jest dany dla tych, którzy najmniej grają, czyli Paddy McNair i... No trochę zabawimy się tutaj. Dobra, niech zostanie tak, teraz jest. Proszę, Mateo, Darmian za Jonesa, Klein do środka, a Darmian na boku. Benek Darmian to jest sama w sobie zawartość gry, więc zobaczymy. Milan Szkoda, taki trochę debiucik u mnie dzisiaj. Dałem go tak tylko, żeby go kupić trochę, może tam podszkolić z deczka. 2-0 po bramkach Runeja i Younga. Kiedy zszedł Milan Szkoda? Zadaj Leja Blinda, pozdrawiam. No tak, bo nie miałem żadnego napastnika. Ale mu wejść chociaż ma, to bynajmniej. Albo Lingard. Ale dobra, ominijmy to. Ważne, że Milan sobie zagrał. Fajne imię w ogóle, Milan. Mamy 77 kolejek, a chyba 78 jest kolejek. Luke Shaw zawieszony. Co dużo żółtych karnych chłopak nazbierał, ale lecimy na sezon i kalendarz. Tak, mecz z Bournemouth u siebie na Old Trafford kończy
sezon ligowy BPL, potem jeszcze finał FA Cup i finał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Te trzy mecze i koniec. Potem już zostaje nam, jako iż jestem selekcjonerem polskiej reprezentacji narodowej, mam Mistrzostwa Europy i potem zaczynamy nowy sezon, już drugi. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie. Gdzie jest luk? Show. Musi zejść jednak tak. Ja bym ogólnie dał zagrać teraz. Co jest? No, za szybko przeskakuję tą formacją. Zuma niech zejdzie, bo wolę mieć już wyleczonych piłkarzy niż się męczyć z chłopakami. Jeszcze z tego Vareli mogłoby coś być, więc może Vareli dajmy zagrać. Darmian co odpocznie. No jednak to jest ostatni mecz, więc może dajmy zagrać tymi zawodnikami, którzy najmniej grali w całym roku, czyli Romero. Ach, nie mówię, niech zagrają ci najsłabsi, tymi co drugoplanowe. Kari, chociaż byś tak niemiły, wolę dać naprawdę dać komuś innemu tutaj szansę, ale tutaj są zmęczeni. Nie no, może ci to już przesada. Ale nie, Alaba tu jest słaby, więc Alabę za naszyku El Fituriego i spok. Marshall wrócił. Już jest po kontuzji. Ale Marshall niech sobie odpocznie. On się przyda na pewno na mecze. Na finał pucharu. Symulujemy kolejny meczek z Bournemouth. I sprawdzamy porażkę z West Bromwich ostatnia. Bournemouth, zobaczymy dalej. 20 minut miałem powiedzieć bez żadnych problemów. Na razie żółte kartki drużyny przeciwnej. Przez pierwszą połowę nic nie strzelamy. Zaczynają się zmiany. Konoplianka. Rooney strzela z rzutu karnego. Cieszy mnie to ogromnie. Martial wchodzi za Aubameyanga. I skończył się mecz na 1-0 dla nas. Więc kolejne zwycięstwo z rzędu. Jestem no po prostu no tak szczęśliwy. Ogłoszono drużynę rozgrywek. Drużynie rozgrywek nie ma żadnego zawodnika Manchesteru United. Pozdrawiam. Niby BPL najlepszym zawodnikiem BPL został Diego Costa z klubu Chelsea. Norwich spada do pierwszej ligi w FL Championship, żeby powrócić dalej. Rooney zostaje królem strzelców, zdobywa złotego buta, ale nie jest najlepszym zawodnikiem turnieju. To jest śmieszne. I Larsson martwi kibiców, to mnie mało interesuje. Okej, okay, co by tu bym patrzyć dalej w biurze, co nam słucha? Nagroda z turnieju ogromna musi być za to, że zostaliśmy no, mistrzami. Bardzo mnie to cieszy. W kalendarzu teraz tutaj konferencje prasowe, to tam grubizna na pełnej. Ja to bym tutaj sobie zrobił. Martiala wymęczył. Totalnie, bo o, teraz mi się podoba jego zabawa. Oj, ślizgi tutaj, zabawa, to poszło miło się we ślizgach. Szkoda, że wszystko nie poszło tak ładnie. Mam ślizgi, to ma małe tutaj, to nie ma się co dziwić, ale spoko. O kurczę, się zgłaszania składu na Mistrzostwa Europy i myślimy. Na pewno Szczęsny, Fabiański, Boruc, tak, bramkarze się zgadzają. Glik, Piszczek i Jędrzejczyk. Thiago Cionek.
Łukasz Szukała, Pazdan, Wawrzyniak, Brzyski. Mierzejewski, Olkowski. Mamy Olkowskiego. Mam wielkie zastanowienie na ten temat. Wziąłbym Brzyskiego za Olkowskiego. I teraz tak, Krychowiak, Błaszczykowski, Linetti, Rybus, Zieliński czy Gajos? No tu jak Linetti i Krychowiak, ja bym rzucił tutaj właśnie za Jodłowca. Gajosa. 4 miesiące nie ma kapustki. Serio? Przecież za 2 miesiące. Za miesiąc już będą. Oj, Bartuś, Bartuś. Ale mnie teraz rozbił Bartuś. No niestety. Ale tutaj będę musiał wymienić i no nie, no kapustkę nie będę brał, jeżeli jest kontuzjowany, więc Jodłowiec jednak będzie i tu Grosicki, Milik i Lewandowski. Zgłaszamy skład reprezentacji Polski. Jeszcze konferencja prasowa, weźmiemy udział w konferencji. Motywujemy oczywiście tutaj naszych zawodników i szykujemy się na. O, Junior chce odejść. Dominik Klich, dobra, dobra. Nie ma problemu. Co ja się będę przejmował? Milan, szkoda, jest tutaj w ogóle uchachany, ale ja bym wziął Marsiała. Runę z tyłu, ale Aubameyanga. O cóż mnie dzisiaj? Sorry. Rybka wzięła. Chyba za dużo nagrywaliśmy dzisiaj. Bo masakra. Nie mam pytań. To Valencia. Konoplianka, Depay, Zajanga. Ważny mecz, więc trzeba tu ustawić jak najlepszą. Herrera. Z Matą. Darmian oczywiście. Klein. Tutaj zamiast Klein. Rojo jeszcze nie wyleczył się. Ale jest Smalling. Liczę, że. Aha, tu jest Alaba. Więc. No Jones. Aha, Luxon to wszedł. Nie. To musi być tak jak teraz, bez żadnych zmian. Lecimy z tym koksem. Depay nadal z żółtą kartką. Widzę, że się nie zawiesi, no ale to i tak, nawet jak będzie zawieszony, to będzie mu grać. Tu oczywiście gramy. Widzimy się już po meczu. Oczywiście w skrótach, w podsumowaniu całego spotkania. Ogólnie lodziska już jest ostatnie 2 minuty meczu końcowego i postanowiłem, że no, chciałem, żebyście dokończyli ten mecz ze mną, iż Dijon pięknie jest wygrany 3 do 1 już prawdopodobnie z Sunderlandem. Może, że jeszcze coś się teraz zdarzy, jeszcze strzelę bramkę, bo no, ogólnie te ostatnie minuty bardzo mnie zniesmaczyły, bo dostał oczywiście Sunderland rzut karny z niczego, bo Smalling jak dla mnie czysto trafił w piłkę, bo ta piłka poleciała po odbiciu, więc dziwne, ale spoko. To jest jednak FIFA. Właśnie dlatego Miki nie gra w FIFA, więc taki mamy klimat. A i myślałem, że się cofnie tutaj, no ale i tak jest pięknie. I chciałem wam właśnie pokazać całą fetę Manchesteru, bo FA Cup właśnie trafiło do nas po bramkach Alaby, Rooneya i Juana Maty, bo już przed zakończeniem pierwszej połowy wiedzieliśmy, że w 99,9%
Właśnie FA Cupy znaszę, bo no troszeczkę nie wierzyłem, że no Sunderland nam zabierze ten oto puchar. Dwa ciosy oddane najpierw przez Davida Alabę, potem za Wayne'a Rooney'a naprawdę już dały mi do... Myślałem, że ten mecz jest dla nas. Bramka Davida Alaby pięknie przeszedł Ładnie go minął. wszystkich. Całą obronę sam potem uderzył ślicznie. Z prawej nogi piękne uderzenie. Silne, precyzyjne. Pantelimon nie miał szans. Potem od razu, bardzo szybka wersja. Juan Mata, podanie piękne do Wayne'a Rooney'ego, ten nad bramkarzem. I mamy 2 do 0. W 3 minuty zrobiło Pięknie, nam się już, podpis można tak asysty. powiedzieć, po meczu. Aż tu jeszcze Juan Mata. No nie wiem, rzut wolny z niczego Mata. sobie tu zrobiłem. A Juan Mata Kiepskie takim oto przejście. No, strzałem będzie gol. Jest wykończył gol. Sunderland. Piękne uderzenie Juana Maty. Bardzo, bardzo, no, nie dowierzałem, że tu bramka wpadła. Jakby usłyszałem słupem, myślałem, że ten za Ależ bramką. A tu inercja patrzę, czystego siatka podania. zatrzepotała. Nie I nadano mamy 3 do jeszcze 0. słowo prawdziwego wirtuoza. Więc pięknie, pięknie, naprawdę działo się. Potem oczywiście próbowałem coś strzelać, ale nic mi tu nie wyszło. Ja bym wam chciał pokazać czerwoną kartkę dla Chrisa Smallinga, który uderzył w piłkę. Trafił w Piłka ślizg. poleciała. Nie ma wątpliwości. Widzieliście to? Gwizdek przerywający To, że akcję o. i decyzja Zobaczcie. arbitra. Rzut karny. No właśnie, trochę tu I bardziej proszę, precyzyjnie mamy zobaczyłem, czerwoną że jednak kartkę. Absolutnie zasłużoną. To było ostre, ten bezmyślne wchodzi już w niego, podejście. on dopiero piłkę dotykał i może dlatego też FIFA podyktowała ten rzut karny, który no Boże, bardzo, bardzo precyzyjnie uderzył od Piłka w poprzeczki siatce. i do bramki zawodnik Sunderlandu, ale taki klimat. To już była bramka Nie wiem pocieszenia, jak to taka, jest, no ale bardzo ja ładna naprawdę bramka. uwielbiam patrzeć na Envia takie bramki. A to pokazał jest... klasę. Więc no cóż, bardzo dobry meczyk i będę chciał takim samym składem właśnie wyjść na mecz z Bayernem Monachium, który już jest teraz. Puchar właśnie dla nas. Kolejne pieniądze na kolejne transfery. Też właśnie są dla nas. Piłkarzem turnieju jest Taggart z Fulham. Oczywiście Manchester United mistrzami, każdy dobrze o tym wie. No na razie mamy już podwójną koronę. Brakuje nam jednego pucharu, tego pobocznego. Troszeczkę szkoda, kolejny junior chce odejść, ale niech odchodzi. Nie mam zbytnio czasu na zajmowanie się juniorami, ale ominimy to. Wszyscy chcą odejść. No dobrze, no bo ogólnie ja musiałbym wszystkich motywować, to oczywiście motywujemy. Musiałbym brać do klubu ich powoli, ale ja ich nie biorę, bo nie ma miejsca. Ja tych najgorszych u siebie, nic nie mogę z nimi zrobić. Bez żadnego treningu chcę mieć wszystkich wypoczętych, gotowych do gry. Aha, jedno rozrywa kontrakt jednak. Czyli oni, ci co chcą odejść, potem zrywają kontrakty, więc spoko. Nic nowego. Ostatni mecz tego sezonu. Jak tam... Ogólnie chciałem wyjść bez zmian, ale... Ale Marco trochę wrócił, więc on o wiele bardziej mi się przyda. A jak z Luke'iem Shaw'em? I on jeszcze nie... A nie, Alaba dobrze zagrał. Nie, to Alaba niech zostanie, bo bardzo dobry mecz miał. I tu bez żadnych problemów. Mata oczywiście musi zostać. Tu, Herrera może się nie spisał jakoś cudownie, więc wolałbym Bastiana Schweinsteigera. Myślę, że on da taką nutkę zabawy. Martial. Tym razem Aubameyang. Taka tam zabawa przed meczem. I oczywiście widzimy się już po meczu z Bayernem. I znów mamy zakończenie kolejnego meczu i prawdopodobnie znów kolejne emocje. Tym razem już nie, że wygrałem, tylko żeby obronić zwycięstwo. Ostatnie minuty meczu. I przydałoby się właśnie wykorzystać Depaya, który
po prostu dzisiaj zagrał cudny mecz. O Jezus, jakby też trzeba było trafił, to bym się no chyba uradował. Chyba prawdopodobnie Puchar Ligi Mistrzów. Jest właśnie, jak to Szpakowski powiedział, Manchesteru United. Bo no to, co się dzisiaj działo w tym meczu, to oczywiście piękna, o Jezus! Myślałem, że się tak minął. A tu chyba lewy się tak sfalował, po prostu od strony Bayernu, błędy Neuera. I poczekajcie, jeszcze akcja, Marshall z Gyce przegrał, niestety. Ale jeszcze. Jeszcze Schenderlin, pięknie uderzenie, ale Neuer broni, więc ostatnie minuty dla nas, tylko się cieszyć. Jeszcze dośrodkowanie z rzutu rożnego daleko, Neuer piąstkuje i prawdopodobnie jest ostatnie wykopanie piłki w tym meczu, czy jeszcze coś? Nie, koniec tego spotkania. Kolejne emocje, tym razem strzela najwięcej bramek Aubameyang w naszej drużynie. Przeciwnik Lewandowski, ale chyba najpiękniejszą bramką dzisiaj okazała się bramka tego oto pana, którego liczę, że nam pokażą, gdzie jest Memphis. Chciałbym zobaczyć Memphisa. Tam jest Memphis, daleko, daleko. Tu właśnie teraz nasza siódemeczka Memphis. Najpiękniejsza bramka z rzutu wolnego Memphisa Depaya. Daje, no, radość. Tu już nie pominę niechcący animację wręczania nagrody, bo tam w poprzednim meczu pucharowym niestety to pominąłem, ale tutaj chcę wam pokazać, jak piękny puchar z Ligi Mistrzów wędruje właśnie do Manchesteru United. Smalling jako kapitan dobrze tutaj prowadzi swą drużynę. Memphis, tak, piękna bramka, ale Aubameyang dzisiaj pokazał znów klasę, że jest znakomitym snajperem, ale błędy Neuera. Zobaczycie zaraz w podsumowaniu, jakie bramki były piękne. Śmieszne zarazem, bo pierwsza bramka, na pewno nie myślałem, że właśnie tak będzie wyglądać. Cieszcie się panowie, bo to jest koniec sezonu. Koniec pierwszego sezonu jako menadżera Manchester United. Do menadżerowania z zespołem w drugim sezonie wracamy od sierpnia. Tym razem przerwa no, wakacyjna, Mistrzostwa Europy i później transfery i reszta zabawy. A teraz zobaczcie na gol Aubameyanga. Teraz Aubameyanga ruszył. Ja zawsze ruszam, ale uderzenie z pierwszej, takie huknięcie. Błąd Neuera, ewidentny, bo takie błędy ja przeważnie robię, że podaję sobie blisko i przeciwnicy strzelają, ale to co ja zrobiłem, ruszyłem Aubameyang i mówię, a może, spróbuję. I kurczę, ta piłka tak weszła na nogę Aubusia, że ja jestem siny. Kolejną, to będzie żółta kartka dla Aubameyanga, która była z niczego, bo falowałem Neuera niechcąco, gdy wyszedł, ale gol Memphisa to jest gratka dla oczów każdego piłkarza, zawodnika. Piękne uderzenie z rzutu wolnego. Neuer padł, ale pięknie, no chyba tak dobrze sprecyzowanej bramki z rzutu wolnego jeszcze nie strzeliłem, żeby tak pięknie leciała w stronę słupka. Neuer, nie wiem czy jakiś bramkarz by miał szansę. Pięknie Memphis jest mistrzem w rzutach wolnych, tylko trzeba to wykorzystać. Potem no wreszcie gol Lewandowskiego, ale no tutaj jest Lewandowski, jest mistrzem. Czułem, że no, będzie ciężko, jeżeli on się włączy. No i się włączył. Uderzenie miał piękne. Potem pudło, ale kolejny gol Aubameyanga na 3-1, który już dał nam dużą szansę na zwycięstwo tego meczu. Piękne uderzenie. Neuer padł. Więc Aubameyang dzisiaj rządził. No i jeszcze potem bramka Lewandowskiego, ale tutaj no, torpeda marzeń. Nie wiem jak on to trafił, trochę do konoplianki podobne, bo ja zawsze takie bramki konoplianką strzelałem, ale i tak wygraliśmy 3 korony w pierwszym moim sezonie Manchesterem United, tylko się cieszyć. Pokonaliśmy takie sławy jak Barcelona, Bayern, AS Roma, no Borussia Mönchengladbach nie jest aż taką wielką sławą, ale jeżeli doszła do ćwierćfinału
Ligi Mistrzów, to tylko się cieszyć. Ten odcinek będzie cholernie długi, ale chciałem zakończyć ten sezon już dzisiaj, w tym odcinku. Już nic więcej nie mówię w następnym meczu, w następnym odcinku. Oczywiście bawimy się w lidze, co ja gadam, w Mistrzostwach Europy reprezentacją Polski. Trzymajcie się, łapkujcie, subujcie. Nara.